To cykliczna wystawa, która odbywa się dwa razy do roku. Wszystko po to, aby zaprezentować mieszkańcom, jak rozwija się środowisko kołobrzeskich artystów. W którym kierunku idzie, co nowego, czy ktoś idzie w dobrą stronę, czy ktoś stoi w tym samym miejscu. Warta jest do zobaczenia dla wszystkich Kołobrzeżan. Dlaczego? Bo jest to nasi artyści kołobrzescy, którzy tutaj mieszkają, tutaj żyją i chcą uczestniczyć w tym życiu naszym kołobrzeskim. Na wystawie możemy oglądać około 50 prac. Wśród nich znajdują się prace malarzy oraz fotografików. Przepiękne prace fotograficzne mamy, jak i fantastyczne prace olejne, akwarele, techniki mieszane. Naprawdę warte do zobaczenia. Jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Przepraszam, że nie było wernisażu, ale z przyczyn obiektywnych, jest pandemia, jest to wszystko jak w kalejdoskopie się zmienia, zdecydowaliśmy się, że zrobimy finisaż 8 kwietnia. Niemniej od dzisiaj Państwa zapraszam na tą wystawę. Wiesław Stępień zaprasza wszystkich chętnych artystów, aby dołączać do Stowarzyszenia Artystów Grupa Kołobrzeg. Pięknie to brzmi, ale tak naprawdę powinniśmy się nazywać Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. Bo nie chodzi dokładnie o profesjonalny poziom. Chodzi o miłość do sztuki. I dzięki stowarzyszeniu można się rozwijać, można rozmawiać, można oceniać swoje prace. I bardzo serdecznie zapraszam tutaj do galerii, jeżeli ktoś ma ochotę. Wszystkie prace można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej do 15 kwietnia, od wtorku do soboty od 10 do 17.